Cześć, witajcie. Krzysztof Czeczot z tej strony. Ci z Państwa, którzy śledzą nas od jakiegoś czasu, pewnie wiedzą, że jestem twórcą i inicjatorem projektu, który się nazywa Biblia Audio, który to projekt rozpoczęliśmy w 2015 roku. Od tego czasu mija 7 lat, wiele się zmieniło u nas, wiele się wydarzyło, bardzo się rozwinęliśmy. Postanowiłem, że nagram kilka słów, siedząc tutaj u nas na Zdrojowej w Warszawie, gdzie realizujemy Biblia Audio, dla tych z Was, którzy dołączyliście do projektu ostatnio, żeby opowiedzieć Wam, co to jest, jak się zaczęło i opowiedzieć też o kilka takich osobistych spraw, o które mnie tutaj mój zespół poprosił. Dlatego patrzę troszkę wyżej, bo tam mam te pytania napisane. Pismo Święte jest obecne w życiu każdego z nas. Można być wierzącym lub niewierzącym, można być bliżej albo dalej od Kościoła. To, co się dzieje w moim zespole, jest tego najlepszym dowodem, że Pismo Święte tak czy siak ma wpływ na ludzi wierzących czy niewierzących. Nasz zespół składa się w ogóle z takiej drużyny, która jest bliżej i dalej od Kościoła, ale każdy z nas, pracując nad projektem Biblii Audio, pracowaliśmy w duchu jakiegoś takiego głębokiego humanizmu, szacunku, tolerancji. To, co dla mnie jest najważniejsze w tej produkcji, to, że mamy dowody na to i takie sygnały, że nasza Biblia Audio pomaga ludziom. Pomaga ludziom w trudnych momentach, pomaga ludziom zrozumieć te dobre momenty. Jest takim wydarzeniem, które pomaga także ludziom przebrnąć przez Pismo Święte. Celowo używam tego słowa przebrnąć, no bo wiemy, że Pismo Święte jest trudnym tytułem, że to, co nam się udało zdokumentować przez te lata, najwięcej opinii na temat takich władz Pisma Świętego, to, że to jest długie, trudne i nudne. To takie trzy słowa, które się pojawiły. To, co my robimy z Biblią Audio, co sprawiamy, że to, co trudne, wydaje się być czytelniejsze, bo świetni aktorzy grają te role z sensem, mówią o tym, co się wydarzyło. Narrator opowiada o tym, co się wydarzyło, dbając o sens tych zdań. Są trudne, podrzędnie złożone. Długie, no tak, jest długie, ale na taki argument, że nie warto, bo długie, mam zawsze odpowiedź, że to jest zaledwie 60 dni. Bo tyle potrzebuję, żeby wysłuchać całą Biblię Audio. 60 dni, przy założeniu rzecz jasna, że jedziesz do pracy w jedną i w drugą stronę do pracy, czy do szkoły godzinę. Dwie godziny dziennie przez 60 dni to jest absolutnie wystarczająco dużo czasu, żeby móc tę Biblię Audio wysłuchać. Pytają mnie, mój zespół mnie pyta, czy jest jakiś ulubiony fragment Biblii Audio. Tak, ja myślę, że moją ulubioną księgą jest Kohelet, tu w głównej roli Janusz Gajos, bo to jest dla mnie taka opowieść o głębokim człowieczeństwie, o tym, że wszystko to jest marność, koniec końców. Kohelet, opowiadając historię swojego życia, a wiecie, że to jego życie było bogate nie tylko w zdarzenia, ale także i w te takie materialne wątki, mówi, że to wszystko koniec końców to jest nic, że to do mnie jakoś przemawia, że gdzieś wyżej i dalej powinniśmy wszyscy patrzeć. Ja chcę patrzeć wyżej i dalej niż tylko na kolejny miesiąc, na kolejny Excel, na te zdarzenia, które przecież są ważne. No jasne, bo na końcu dnia każdy z nas ma jakąś ratę do zapłacenia, każdy z nas ma jakieś dzieci do ubrania, lub większość z nas ma jakąś ratę lub jakieś dzieci do ubrania. Mamy swoje potrzeby, swoje marzenia, więc to jest naturalne, że walczymy i robimy wszystko, żeby ten nasz byt był lepszy i coraz lepszy. Zwłaszcza w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy, dosyć trudnej społecznej sytuacji. Niedaleko od nas niestety ciągle trwa wojna, która, nie wchodząc już w politykę, ale jednak ma wpływ na te wszystkie działania wewnętrzne, na wzrost cen, wszystkich nas dotyka to tak samo. Ale dla mnie celem samym sobie no nie jest ta taka materialna rzeczywistość, to coś dalej jest ważniejsze, to co się dzieje w głowie już po wyłączeniu wszystkiego.
czyli myślenie o tym, że ta nasza tu obecność, ta nasza doczesność to jest no coś więcej, dużo więcej. I świetnie o tym mówi Kohelet. A ze względu na dźwiękową robotę, tu duże ukłony dla mojego zespołu, to jestem absolutnym fanem Apokalipsy. Apokalipsy w wersji polskiej, amerykańskiej czy hiszpańskiej. Nie znam hiszpańskiego, oczywiście mówię tylko o tej dźwiękowej sferze. To jest to jest masterpiece. To, co mój zespół zrobił, co zrobił kompozytor. To jest tak niewiarygodne, 91 minut. Apokalipsę, ja myślę, że ja spokojnie wysłuchałem już ze 20, jak nie więcej razy, jedną i drugą, zawsze czerpiąc z tego jakąś taką ogromną radość, jakieś wzruszenie i poruszenie, no bo przecież koniec końców to jest też ważna księga. Wiecie, padają często pytania, dlaczego zainteresowałem się zrobieniem takiego audiobooka, dlaczego się podjąłem tego wyzwania. I choć zabrzmieć to może szokująco, to moim nadrzędnym celem nie było ewangelizowanie nikogo. Ja się tym nie zajmuję, bo ja się po prostu na tym nie znam. To, na czym ja się znam, co jest dla mnie najważniejsze, to tworzenie, to kreacja, to tworzenie dźwięku. Jak zaczynaliśmy Biblia Audio, to było nas dwóch, ja i Maciek Zych. Potem dołączyli kompozytorzy, Adam Walicki, muzycy Adama Walickiego, zespół się rozrastał, aktorzy, a tak po tych paru latach mogę powiedzieć, że ten nasz zespół urósł i że udało nam się stworzyć 3 wersje językowe, zatrudnić około 2000 aktorów w sumie, a 1750, już tak będąc dosłownym, ale pomysł zrodził się z takiej potrzeby zrobienia czegoś ogromnego, czegoś dużego, czegoś, co by służyło ludziom. Tak, jest w tym jakieś ego duże moje, moja potrzeba tworzenia rzeczy potężnych, nie tylko w sensie rozmiarowych, ale także w sensie ideowym, bo ta nasza Biblia Audio, czy amerykańska Biblia Audio, to jest coś, za każdym razem, jak opowiadam wszystkim, że zrobiliśmy Biblię, to jest takie, okej, fajnie. Ale jak włączę fragment Biblii Audio, to jest takie wow. Więc jak opowiadacie o naszej produkcji swoim przyjaciołom, znajomym, to myślę mało słów, a więcej dźwięków, bo to chyba więcej to dopełnia ten obraz. Więc pomyślałem sobie, że chciałbym stworzyć zawsze taką dużą, potężną produkcję dźwiękową, że bardzo bym chciał ją zrobić w kilku językach, hiszpańskim, angielskim, portugalskim. Teraz jest właśnie taki moment, że zbieramy na wersję portugalską. Te kwoty są potężne. Już bardzo dużo pieniędzy wydaliśmy, nie będę fałszywie skromny, bo to nie o to chodzi, ale wydaliśmy miliony złotych już, miliony złotych na tych kilka wersji językowych. To kosztuje, to musi kosztować i to jest naturalne. Więc teraz, kiedy słuchacie tej Biblii Audio, kiedy oglądacie to nagranie, kiedy polecacie dalej nasze działania i kiedy sprawiacie, że ktoś kupuje te nasze pliki, czy w aplikacji mobilnej, czy płyty CD, polską wersję, amerykańską wersję, to zawsze na końcu dnia myślcie o tym, że wsparłem tę kolejną wersję językową. To właśnie dzięki Wam, dzięki temu finansowaniu my możemy dalej produkować to, co produkujemy. Ja wziąłem udział w Biblii Audio, grając Jana Chrzciciela. Ja w sumie nie pamiętam, czy to Lesiu Zduń i Jaga Kudelska mnie tak obsadzili, czy moje ego mi podpowiada, że sam się obsadziłem w tej roli. No jest to jakaś kluczowa postać, czy jedna z kluczowych postaci tego Nowego Testamentu, ten, który zaznacza, że przyjdzie po mnie większy. Jak sobie myślę teraz o tym działaniu, bo zaskoczony jestem tym pytaniem, to mam coś takiego, że trzeba pokory mieć dużo w życiu. To chyba o tym to jest, że trzeba mieć pokory, że są i będą lepsi od nas, więksi od nas, mądrzejsi od nas, że warto jest... Wszedłem w jakąś teraz taką coaching, ale dobrze mi to robi, mi samemu, kiedy o tym myślę i mówię na głos, że pokora, jeszcze raz pokora, to jest coś, co wydaje się być ważne. Nie taka pokora, która pochyla głowę i udaje, że to nie ja i oszukuje, że to nie ja, bo
Bo ja mam duże ego, mam dobre zdanie na temat siebie samego, mam dużo dobrego do powiedzenia na temat mojego zespołu, bardzo dużo dobrego, ale mimo wszystko pamiętam i chcę pamiętać o tym, że to pokorne funkcjonowanie w życiu jest zdrowsze po prostu. Zapraszam Was bardzo serdecznie, kończąc ten mój 10-minutowy monolog, do po pierwsze wspierania nas, do kupowania Biblii Audio, do kupowania subskrypcji w aplikacji mobilnej, do polecania tej subskrypcji. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie polecać te subskrypcje, to wasi osoby, którym to polecicie, mają rabat. Mają po prostu rabat, jest to przydzielany rabat. Zapraszam do obserwowania naszego sklepu i tego polskiego, i amerykańskiego, czy tej angielskiej wersji, do kupowania tych produktów na święta, bo to są, jak się okazuje, dla nas najważniejsze jest to, żeby oczywiście dzielić się tą produkcją, ale dla Was to, co jest najważniejsze, dostajemy od Was taki sygnał, że to jest świetny prezent, że bardzo, bardzo wielu z Was kupiło, bądź mam nadzieję kupi tę naszą Biblię jako prezent. A gorąco Was jeszcze zapraszam, bo pomyślałem, że może byście chcieli się wy podzielić taką historią. Zobaczcie, jak to jest proste, co ja zrobiłem. Usiadłem u siebie na tarasie, włączyłem telefon, włożyłem słuchawki, bo jest dosyć wiecznie. I może wy będziecie chcieli się podzielić swoją historią. Podzielcie się, zapraszam. Zadbajcie tylko o to, żeby to było tak, jak u mnie jest teraz w poziomie i żeby ta jakość dźwięku była jakaś, czyli taka słyszalna. A my sobie obejrzymy ten materiał i jeżeli nie będzie tam nic, co będzie wzbudzało nasze wątpliwości, to go oczywiście opublikujemy na naszych mediach społecznościowych, na naszym YouTubie. Zapraszam przede wszystkim tych, którzy są daleko od Kościoła, bo wiecie, muszę Wam powiedzieć, że od religii w ogóle jakiejkolwiek, muszę Wam powiedzieć, że bardzo często, to jest oczywiste, jestem aktorem, wiecie o tym, wielu ludzi do mnie podchodzi z wielu powodów, a to z powodu zupy w Pitbullu, a to Maciek z Brzydulu, a to Zenek z filmu pod tytułem Zenek, ale zdarza się często, że podchodzą do mnie osoby, czy podeszły do mnie osoby, które powiedziały, że nie są związane z Kościołem, nie są religijne, że mają duży kłopot z Kościołem, jako takim, z instytucją. A wiara chrześcijańska, katolicyzm do nich nie przemawia, ale mimo tego wysłuchali Biblii Audio albo słuchali fragmentów Biblii Audio z powodów dwóch najczęściej. Po prostu warto znać Biblię, bo to, jak powiedziałem na początku tego nagrania, jest fundament naszej cywilizacji. Chcąc, nie chcąc, spotykamy się, czy to, nie wiem, w życiu społecznym, czy to w filmie, czy to w literaturze, w sztuce, w działaniach nawet, gdzieś są te cytaty jakoś zaszyte mniej lub bardziej na wierzchu. A druga rzecz, że przemawia do nich ta taka dźwiękowa, użyję tego niefajnego sformułowania, bo chcę powiedzieć, że hollywoodzka produkcja, to jest polska produkcja dźwiękowa, zrobiona tu u nas, ale przemawia do nich ta jakość dźwięku, przemawia do nich to aktorstwo. Przemawia do nich to, kolejna grupa mówi o tym, że się zaciekawili, jak to jest możliwe, że polskie studio, warszawska firma zatrudniła 1000 osób w Ameryce Południowej, z 21 hiszpańskojęzycznych krajów. Oczywiście Hiszpania nie jest w Ameryce Południowej, ani Gwina Równikowa, ale że z tych 21 hiszpańskojęzycznych krajów zatrudniliśmy tyle osób. I ta ciekawość ich ciągnie do tej naszej produkcji dźwiękowej. Gorąco Wam polecam raz jeszcze Biblia Audio. Koniecznie nagrajcie, jeżeli chcecie się podzielić swoim doświadczeniem, tym duchowym, religijnym, ale także tym artystycznym, tym dalekim od Kościoła, czy odległym od wiary, to gorąco Was zapraszam. Tu jest przestrzeń dla wszystkich, którzy się po prostu szanują. Udanego dnia, moi mili. Pozdrawiam serdecznie.